Dzień dobry Państwu Jan Fijor Kryzys 2020. Dzisiaj optymistycznie koniec pierwszego etapu wygraliśmy. O tym co widać i czego nie widać. Zapraszam, Jan Fijor. Proszę Państwa, mniej więcej 20 lutego 22, 20, 2022 roku. Zakończyła się pandemia. Koniec pandemii odtrąbił sam Bill Gates na konferencji w Monachium, gdzie udzielając wywiadu, nie pamiętam jakimś kobietom, widziałem to nagranie, powiedział, że omikron okazał się lepszy niż szczepionka, więc szczepić już nie ma sensu, i odtąd już wszystko właściwie można mówić: nie ma, nie ma cenzury na na mediach społecznościowych, wolno powątpiewać, wolno mówić prawdę, nie trzeba maseczek, paszportów poszczepiennych, można chodzić gdzie się chce i jest normalnie. No jeszcze może nie wszędzie, bo, 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 bo nie, przy, nie, nie do wszystkich to dotarło. Generalnie wielki reset osiągnął sukces. Nie chcę pokazywać palcem to o tym sukcesie, myślę, tym środkowym palcem, ale możecie Państwu wyobrazić, że, że jest dobrze. No, ale nie beznadziejnie. Nawet Niedzielski zaczął się uśmiechać. Minister Niedzielski, teraz go dopiero wyrzucą i nie zapominajcie Państwo o Norymberdze 2.0. To o tym nie wolno nam zapomnieć. Proszę Państwa, tak bym chciał, żebyśmy się troszeczkę y, cofnęli do 29 marca, bo wtedy żeśmy wystartowali, nie pamiętam czy 19, czy 29. Niech będzie 29 marca. Czyli nie całe dwa lata trwała ta pandemia. Ten, 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 ten horror. E, chciałbym przypomnieć, że w naszym programie od samego początku, od samego początku mówiliśmy, że to jest coś nie tak. Mówiliśmy to, co teraz wolno mówić, ale przez cały czas właściwie nie wolno było mówić. Ja ani na chwilę nie miałem. Nie miałem momentu zwątpienia, znaczy miałem takie momenty zwątpienia, znaczy zwątpienia w to, że, że, to jest, że to jest Szwindel, nie miałem. Natomiast miałem momenty zwątpienia. No, proszę państwa, kiedy umierałem w szpitalu na stadionie narodowym i podchodził do mnie co chwilę ksiądz redemptorysta, żebym się wyspowiadał już ostatnie namaszczenie, to ja odmawiałem nie, nie spowiedzi, powiedzi, lecz, lecz tej jego gorliwości. Więc to chyba jest dowód na to, że, że, że nie zwątpiłem. Dusząc się, bo się dusiłem, prawda? Miałem ciężkie zapalenie płuc. Czułem, że wyjdę z tego. Duch Święty to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony wiedziałem, że to jest oszustwo, że to nie może być aż tak straszne. No nie wszyscy to przetrzymali, ale to też nie z winy tego wirusa, tylko z winy, bardziej z winy pandemii, z tych, tych obostrzeń, tych, tych kretyniałych zakazów i tego zdeterminowania e, służby zdrowia do, tylko do jednej choroby. Na tym kanale nie wierzyliśmy w pandemię, w szczepionki, wierzyliśmy w spisek, potępialiśmy nadgorliwców, etatystów i w Tak, proszę Państwa, było i to nas zjednoczyło. E, I to dzięki takim ludziom jak jak, jak, nasi, jak moi słuchacze, po lockdownie, po lockdownie, który też nie był taki najgorszy w wydaniu, w wydaniu polskim, prawie cały lockdown z. Spędziłem w Hiszpanii, więc miałem jakieś tam porównanie. Byłem też w Niemczech po drodze. Więc u nas po tym lockdownie Polska stanęła na nogi, i ryknęła tak gromko, że aż się władza przestraszyła. I władza się zaczęła bać yy, społeczeństwa. I to jest najlepszy moment w dziejach kraju, narodu kiedy władza ma źle, kiedy władza się źle czuje, kiedy władza się boi, bali się tych, tych, tych szwidowanych wyborów, tych, tych 70 milionów, oni się zaczęli bać. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy konfederację. Było legalne jesteśmy jedynym krajem w Europie, czy może nawet i na świecie, który ma partię libertariańską. Ja, za, ja to, może nie wszyscy Państwo wiecie, co to jest libertarianizm, dlatego ja tak namawiam do tych książek, żebyście sobie poczytali. Libertarianizm to jest to jest nic innego jak wolny rynek. Wolność robienia wszystkiego tego, co nie, nie szkodzi innym. I to jest, to jest taka, taka zasada, można powiedzieć, że coś takiego jak, jak ustawa wilczka, prawda? że wolno robić wszystko, co nie jest zakazane. A zakazane może być tylko to, co jest wrogie w stosunku do bliźniego. Wrogie w sensie inicjowania wrogości, inicjowania przemocy. Dzięki Konfederacji staliśmy się najbardziej wolnym narodem. Unii Europejskiej. I to potem już jednak nam w jakiś sposób pomagało. Chociaż, chociaż ten nadmiarowe nad, e, zgony, te, ten, ten 20, 20 rok, e, koniec, prze, przełom 2021 roku, to jest rzeczywiście tragedia. I to i to jest właśnie, przed, powinno być przedmiotem Norymbergi 2.0. I myślę, że będzie. Tylko co trzeba poczekać. Na razie Kanada daje przykład odwrotny, to znaczy rząd kanadyjski, ale mi się wydaje, że to doświadczenie kanadyjskie też kiedyś posłuży i im, i będziemy mogli, będziemy mogli rozliczyć tych wszystkich winnych. I to w sposób zdecydowany, tak do tej pory, prawda, że, 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 że jakiś tam Trybunał Stanu i, i, i jakiś tam przepraszam, dupek nie wybrany, tylko nominowany, powiedział, nu-nu-nu, pani tam sekretarzu czy prezesie, czy jakiś tam inny ministrze. Proszę państwa, gospodarka ruszyła, bezrobocia nie ma, biznes kwitnie, mimo że, nie jest, mimo że nie ma właściwie powodu, ponieważ nowy ład i to, to, czym się pisiory bronią obecnie, to jest bezład. Proszę Państwa, ale jakoś sobie z tym poradzimy i wydaje mi się, że dzięki temu, że mamy prawdziwych liderów, prawdziwych przywódców, to, to wygraliśmy z pandemią i, i będziemy w tym temacie w każdym razie już mieli dużo dobrego doświadczenia. Byliście Państwo ze mną w tym temacie i tu nie było najmniejszych wątpliwości, chyba nikt się nie obraził, że, że byliśmy po tej stronie, a nie po innej. Natomiast było wielu takich, którzy, to znaczy, cały czas tak nie było, bo od nas jednak odchodzili ludzie. Ja tego się, tym się nie chwaliłem, ale były setki osób, setki subskrypcji odpadało. Wielu się naśmiewało, że mamy taką retorykę, że ostrzegali nas, zobaczycie, co się, co się stanie, zrywali kontakty. Traktowali mi jako antyszczepionkowca. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, szczepiłem się miesiąc temu przeciwko grypie normalnej. Nie jestem płaskoziemcą, no wstyd i hańba tym wszystkim prezes założycielowi Instytutu Misesa, który się tutaj wymączał, prawda, i straszył, i straszył ekonomista rzekomo, pan profesor, pan profesor MM. Potem zięć pana, 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 pana szefa KPN, u też bardzo, Krzysztofka, bardzo. Aktorzy, miłośnicy win, aktorzy miłośnicy win, autorytety, autorki, aktorki, no poetki, moi znajomi naukowcy, autorki, no nawet, nawet przyjaciele ze studiu, proszę państwa, wyśmiewali się, wyśmiewali się ze mnie, zdradzali, zdradzili mnie, nigdy wam do tego. Nigdy im tego nie zapomnę, no właśnie zapomnę, ale uciekali jak od trendowatego. choć właściwie uciekali od siebie, od, od zdrowego rozsądku. To, to, są, to są jednak etatyści, proszę Państwa, wszyscy, którzy są na etatach państwowych, to są etatyści i oni się tej miłości do, do swojego Pana nie wyrzekną. Panie i Panowie, to my, żeśmy dobrze kumali, to myśmy dobrze e, e, uważali, myśmy mieli nosa, a oni byli w błędzie. Scjentyzm zawiódł. Zawiódł, proszę Państwa. Trzeba się było opamiętać, mieli czas, współczuję im, przegrali, ale już się z tego życiowego błędu nie wyplączą. Bo to przeważnie starsi ludzie z doświadczeniem. I oni zobaczą, jak się dali zrobić, jak sami przez siebie. Opozycja parlamentarna, prezes, który przyjechał z Brukseli wyszczepić tych, kto się nie chcieli zaszczepić. Proszę Państwa, ten pan Zandberg, do SSPL-u, e, Kosieniak, profesor Horba, Horban, gdzie on teraz jest? Gdzie, gdzie są te miliony umierających na stadionach, których zresztą jest za mało na to, żeby pomieścić? Profesor Simon, profesor Good, który taki Good nie był. Czasem był Good, ale, ale raczej był bad. Minister Kraśka, minister Kamysz, już, już mówiłem. Wstyd, wstyd, zniknęli, nie ma ich i pewnie już ich nie będzie. Proszę Państwa, drugim punktem, i tutaj, tutaj bez, kom, bez niekwestionowane zwycięstwo. Drugim punktem wspólnym było złoto. To, co nas łączyło. To było złoto, srebro. Czyli strategia ochrony majątku. Ja, siłą rzeczy, z, z włas, jakby myśląc własnymi kategoriami, bliższa koszula ciału, postawiłem na złoto, dlatego że tak. Po pierwsze, to był najbezpieczniejszy sposób na lokowanie pieniędzy. Ja czułem, że będzie ciężka inflacja. Jeszcze ciężkiej nie ma, będzie. Ale już jest. Już jest nieźle. Dwa, pewnie 10%. Dwucyfrowa się zdarzyła. No i dlatego to zaproponowałem. Nie dlatego, że mi się tak wydawało, czy że żyję ze, ze sprzedaży złota, tylko dlatego, że tak chciałem się podzielić tą wiadomość, tą wiadomością, tą wiedzą z, z, ze swoimi bliźnimi. No, i tutaj, i tutaj było różnie, proszę Państwa. Po początkowej ekscytacji, gdy ceny rosły, tak mniej więcej do, od marca do, 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 do lip sierpnia, września, e, z chwilą, gdy złot, cena złota zaczęła spadać, w drugiej połowie 20 roku, liczne grono miłośników e, złota zaczęło odchodzić, zaczęli kupować dolary, zaczę, zaczęli rzędnąć, żednąć. E, nawet moi zaprzyjaźnieni, moi przyjaciele, którym pierwszym. Za, za, e, oferowałem e, tę te, 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 te terapię czy tę te, te, te strategię. Nawet, e, nawet oni się ode mnie odwrócili i, i nie słuchali, przestali mnie słuchać. E, tłumaczyłem godzinami. Telefonowaliście Państwo do mnie. Nie, ci, którzy telefonowali, już właściwie nie ma. Przestali się e, pokazywać. E, przez telefon tłumaczyłem, że żadnych dolarów, żadnych franków, żadnych kawalerek, żadnych kredytów, żadnych krypto. Chyba, że ktoś już bardzo chciał i był bardzo, miał dużą, to, dużą tolerancję na ryzyko. Ale wiele osób pokazało mi środkowy palec i teraz, proszę Państwa, Pal, prezes Paweł, e, szef Fedu pokazuje im środkowy palec. Nawet ludzie, którzy mnie znają, 50 lat uwierzyli Pawełowi, a mnie nie uwierzyli. Dziękuję tym, którzy wam e, w złocie, e, którzy, tym, kto, tym z Was, którzy w kwestii złota byli razem ze mną czy są razem ze mną, ta grupka rozmiłowana w żółtym metalu na początku liczyła około 5000 osób. Teraz się trochę skurczyła, ale w dalszym ciągu jest, może 20% ubyło. Większość uciekła od złota i srebra, jak mogli jak mogli coś takiego uwierzyć, to też jest dla mnie dziwne. Ubierzyli kilku trollom, TVP, CNN, a nie Austriackiej Szkole Ekonomii. Kupili sobie trochę kryptowalut, kawalerki, zaczęli budować domy. Współczuję im, bo będą mieli problemy. No ale to będzie etap drugi. O etapie drugim na razie nie mówię, tylko go zapowiem, bo, bo, bo trzeba zamknąć ten pierwszy. Współczuję tym wszystkim, którzy zwątpili i którzy się porwali na, 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 na spekulacje o kryptowaluty, bo jak widzicie Państwo, to jednak teraz, kiedy przyszła taka godzina prawdy, kiedy naprawdę jest. Kiedy rzeczywiste zagrożenie zagląda nam w oczy, czyli wojna, no, to jest takie tradycyjne, które wszyscy gdzieś tam czują. To, to, oni, to oni mają kłopot. Będą mieli kłopot. Krytykowaliśmy rząd od samego początku, pana Glapińskiego, za osłabianie złotego. Teraz trochę zmienił strategię. Nie wiem, czy to pod wpływem, pod czyim wpływem, pewnie nie moim, bo przecież gdzie się z takimi, e, takimi ludźmi jak ja e, sugerował, po, poglądami takich ludzi jak ja. E, w każdym razie nie mamy sobie nic e, w tej kwestii do zarzucenia. Z czasem, proszę Państwa, nawet zaczęliście czytać książki. E, kilku zaprzyjaźnionych księgarzy zwracało na to uwagę, że o, właśnie, teraz sprzedaliśmy. Pięć takich tytułów, to tam siedem nagle wie, po, po, po jakiejś audycji. Tak było, proszę państwa. No e, zaprzyjaźnione pani doktor, panie, panowie lekarze, lekarze, architekci, przedsiębiorcy, rolnicy, adwokaci, nie, mamy takich wielu, e, słucha nas, wielu takich, którzy nie mają czasu się zająć swoimi pieniędzmi, a mają trochę pieniędzy. No oczywiście przedsiębiorcy, rolnicy nawet tak samo, nie mieli czasu nawet na czytanie, ale kupowali. Teraz w drugim etapie będą mieli jak znalazł, bo teraz naprawdę trzeba będzie przeczytać te książki, żeby sobie, żeby sobie poradzić. Będzie trudniej, ale już mamy doświadczenie, że już nam się pierwszy etap udał. Przecież się zanosiło na to, że nie wyjdziemy z domu. Przecież się zanosiło na to, że nie pojedziemy na wakacje. Że jak się nie będziemy szczepić co dwa tygodnie, to będziemy obywatelami drugiej kategorii, którzy nie będą mogli zakupów sobie zrobić w supermarkecie. I nagle, jak za, za, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko odeszło. Sukces wielkiego, e, wielkiego resetu, odtrąbili. Niech czują, że mają sukces, ale oni wiedzą dobrze, jak, jaka jest prawda. Była trochę, trochę, trochę było niepewnie w sprawie e, Trumpa. E, ja przewidziałem porażkę Trumpa i się upierałem przy tym, że Trump przegra. Kosztowało mnie to też setki skasowanych subskrypcji. Niektóre, tylko nieliczne, osoby mnie w tym popierały. Pamiętam takie trzy panie: pani Jola, pani Ewa i pani Basie. One zawsze mówiły po cichu gdzieś tam na prywatnego maila, wysyłały, bo w komentarzach się pewnie wstydziły albo bały. Dziękuję paniom. E, wciąż są z nami, wciąż mi wierzą. Wieszczą, wieszcząc przegraną Trumpa, wiesz, wieszczyłem przegraną tej formacji, którą Trump uprawiał. A więc tych, którzy się chcą z wielkim. Recesem urządzić w czarnej, powiem to wreszcie, dupie. Tych wszystkich, którzy uważali, że jak będą z tą nową siłą, jak będą się im e, kłaniać, czy nawet klęczyć przed nimi, to im będzie lepiej. Teraz już mogą mówić, co chcą, mogą. E, nie, nie, nie ma cenzury, Mnie, ja też nie mam cenzury, więc powiem nic wam nie pomoże. To są ludzie, to są psychole, to są socjopaci, to są. To są nienawistni ludzie, nienawistni człowiekowi. Oni tak was zniszczą, jak Stalin niszczył swoich przeciwników, którzy najpierw byli jego sojusznikami. Najpierw ich robił sojusznikami, oni się mu tam, prawda, zżyli do niego, potem ich wszystkich wykańczą. I to jest taki Stalin. Paru Stalinów. I cały czas, proszę państwa, popieraliśmy konfederację. Patrzyliśmy władzy na ręce, bo oni im patrzyli na wład władzę na ręce punktowali bezprawie, nie pozwolili nas podzielić, nie pozwolili przeciwstawić, poz, nie, nie pozwolili przeciwstawić się dysk, nie, nie pozwolili się, zgo, nie zgodzili się na, na apartheid, przeciwstawiali się dyskryminacji e, sanitarnej. A co robiła opozycja? Za pieniądze od Pfizera, Moderny, Johnson Johnson, namawiali nas do szczepionek, do posłuszeństwa, wyzywając od ciemnogrodu. A propos, ciekawy jestem, ilu z Was wsparło tę grupę dzielnych, prawdziwych, mądrych i życzliwych ludzi. Myślę o Konfederacji. Prosiłem, żebyście, żebyście, jak sami się nie angażujecie, protest. Po to zresztą słuszno, żeby się nie angażować. Bo widzieliście, co, co, co się stało z Kanadą. Posłuchajcie sobie, jest piękna, piękna audycja, piękne nagranie Sebastiana Pitonia chyba 2-3 dwa, dwa, trzy, trzy dni temu pod tytułem. Kanadyjczycy dali, dali przykład, czy coś takiego. To jest o tym, o, o, o klęsce tych kierowców ciężarówek kanadyjskich I, i, i również lekcji, jaką żeśmy wzięli Ktoś, kto nie brał udziału w tym w walce z, 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 z rządem, bo trzeba było walczyć z rządem, z opozycją, nie sprzeciwiał się. Nie, 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 nie dbało o nasze dobro. Przecież to chodziło o to, nie, oni nie dbali o swoje dobre, tylko o, o, o dobro na, nas wszystkich. Kto, kto ich nie wsparł, nie wsparł, powinien czym prędzej to zrobić, żeby się później nie wstydzić swojej chciwości. Na koniec tak się porobiło, zresztą właśnie dzięki, dzięki konfederacji, że rząd PiS w temacie pandemia, czy w temacie apartheid, stanął niechcący po stronie no, przeciwników apartheidu. Wiedziałem, że wygramy, ale miałem momenty zwątpienia, zwłaszcza w sprawach właśnie poruszania się, podróżowania. Wydawało mi się, że już nigdy nie poleca samolotem. Kaczyński niechcący stanął przeciwko segregacji. No i potem już jakby ta, ta mowa nienawiści ze strony władzy e, e, zmiękła. Także dzięki Konfederacji mamy takie, dzięki takim płaskoziemcom jak my, mamy tak jak mamy. Wygraliśmy pierwszy etap. Musimy wygrać kolejne, proszę Państwa. Budujemy nasz góralski reset, który zaczęliśmy kilka miesięcy temu, właśnie rozmową z Sebastianem Pitoniem. Słuchaliście, ale niechętnie tej rozmowy, ale poczekajcie. Kończy się zabawa i zaczną się schody i będziecie Państwo czytać, wracać do tego, do tych, do tych koncepcji naszego resetu. Naszego, czyli zmiany świata, ale w kierunku wolnego rynku, a nie, w, a nie zamordyzmu. Tak jak, jak to się e, Zanosi, jak to, jak to się zamarzyło Światowemu Forum Gospodarczemu i jego, i jego poplecznikom Tłumu z Davos. Teraz dopiero przydadzą się te nudne, i. i, 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 i nie wiem, nudne, no. Historie. Tak mi napisał ktoś, że mówi pan nudne jakieś historie o szkodliwości państwa i utopijne o tej polityce energetycznej. Kogo to obchodzi? walka z globalnym ociepleniem, utopia i marzenia ekonomiczne. Tak mi napisał jeden z czytelników. Dopiero teraz się przydadzą, proszę Państwa. Dopiero teraz będziecie wiedzieć, co się dzieje. Po drugi etap to jest, to ja Państwu też tylko zasygnalizuję tematy. Zacznijmy od walki z inflacją. Potem będzie Norymberga 2.0. Bez, bez rozliczenia władzy, bez ukarania przykładnego nie będzie, nie wygramy drugiego etapu. Potem będzie Koniec gotówki. Społeczeństwo bezgotówkowe. Potem nowe prowokacje, nowe zagrożenia ze strony globalistów. LGBT, BLM, socjalizm, dekarbonizacja, cały ten ten, ten, ten nurt energetyczny, kryzys energetyczny. Ropa już jest ponad, ponad ale, ale blisko 100, chyba się mylę, że nawet przekroczyła 100 dolarów. Także to jest, proszę Państwa, naprawdę katastrofa, która nam grozi. Bezrobocie. Dominacja korporacji, czyli nie dać, się, nie dać się zniszczyć, głód, nieprzystosowanie do kryzysu gospodarczego, braki braki na, na rynku, braki, braki w wyżywieniu, braki w rolnictwie, masowe upadłości i, pomagań, i proces pomagania ich ofiarom. Będziemy musieli się z tym zmierzyć, bo będziemy mieli dookoła siebie ludzi, którzy padli ofiarą swojego głupoty, e, nie wiem, dumy. E, Zainwestowali w niewłaściwych ludzi. I no, co, co zrobimy, ale nie możemy im pozwolić um, umrzeć z głodu. Trzeba będzie zmienić pracę, trzeba będzie może zmienić zawód, trzeba będzie się może czegoś nauczyć, spróbować nowych działań, zwłaszcza przedsiębiorczości. Te wszystkie nudne audycje o przedsiębiorczości zaczną być może potrzebne, na pewno zaczną być potrzebne. Zobaczcie Państwo, jak to może przysłużyć się zmianie Waszych Waszego sposobu na, na, na zdobywanie pieniędzy. Musimy się nauczyć współpracować, samopomocy, wiedzieć jak przeżyć. A także perspektywa wojny. Trzeba się będzie zmierzyć z perspektywą wojny, bez której globaliści, totalniacy i, i, i inni zawistni wrogowie wolności nie będą mogli spełni, spełnić tych swoich chorych planów zawładnięcia świata. Ale ja powiedziałem, nie pozwolimy im zawładnąć światem, a przynajmniej nami. Jedno jest pewne: jeśli będziemy myśleć, pracować, współpracować, dbać o rodzinę, o bliskich i modlić się, ci, którzy się modlą, to zwyciężymy. Jest też miejsce dla niewierzących, a każdy sobie tam znajdzie swoje miejsce, żeby po prostu był dobry dla bliźniego, żeby widział bliźniego, bo wtedy będzie i jemu dobrze. Także dziękuję Państwu bardzo. Przypominam tylko o tyle, że naszym sponsorem jest Mennica Mazowia. Najlepsza, znaczy, taki, 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 taką wymyśliłem historię na podstawie tego, co Państwo do mnie napisaliście: że naj, najtańsze złoto jest w Polsce, najtańsze złoto w Europie jest w Polsce, najtańsze złoto w Polsce jest w Warszawie, najtańsze złoto w Warszawie jest w Mennicy Mazowie. I proszę Państwa, tego się trzymajcie. Opis yy, odnośnie rabatu, yy, kodu rabatowego jest w opisie filmu. Tam są dane. No i Pamiętajcie o książkach dla dzieci Akademii Młodych Milionerów, żeby nasze dzieci nie miały takiej długiej listy barier, które przed nimi staną. Będziemy musieli usunąć te bariery. Będziemy, trzeba im pomóc, trzeba ich uczyć. Akademia Młodych Milionerów, książki Akademii Młodych Milionerów tym pomogą. Proszę Państwa, dziękuję bardzo i no, jestem dobrej myśli odnośnie tego, co się dzieje na Wschodzie, więc tak trzymaj.